teraz policjantem? Jestem tutaj na Żwirki Wybory, na cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej. Rozwalane są kwiaty. Aresztowani ludzie. O, i są rosyjscy prowokatorzy. Prowokatorzy, ruskie szpiony. Ale wiecie, pan nie odwraca, dobrze? Ale proszę. Ale panu nie jest wstyd gloryfikować morderców Polaków? Żadnych Polaków nie okupowali. Udajesz narodowca. Udajesz narodowca, człowieku. Jesteś hańbą dla polskiego narodu. Ale będzie używany w ruskiej telewizji. Ty powiedz mi, dlaczego ty jesteś taki obstrzymiony, co dlatego to jest? Dlatego ja jestem oblany krwią, że ja stoję bardzo blisko miejsca wydarzeń, więc... I co się tutaj stało? Bo ja się spóźniłem. No ci, którzy idą z kwiatami, są atakowani tutaj najbardziej ostro kodziarze nasi i ciężko odróżnić, kto jest prowokatorem, a kto jest... po prostu protestuje, bo niektórzy protestują tak, żeby to po prostu zostało pokazane w rosyjskich wiadomościach, że Polacy, żeby to zostało użyte w propagandzie przeciwko nam, więc się rozglądam. Jestem sam, niestety. Dobra, dobra. I jeszcze, słuchaj, musisz to wiedzieć, to się okazuje, ja to prawda niepotrzebnie ci może mówię, bo to jest wiadomość, której jeszcze nie podaliśmy ekskluzywnie, ale niech ludzie wiedzą. To miejsce jest miejscem spotkań gejów, którzy lubią się umówić anonimowo na forum. Na wypokie nawet możesz to znaleźć. Ale to ja ci powiem, to się bardzo dobrze wpisuje, bo... Umawiają się anonimowo, bzykają się w krzakach tam i się rozchodzą, nie znając się. Ale to się wpisuje w Macieja Porębę, który niósł flagę Rosji na marszu Jabłonowskiego. Jest znanym konsultantem i aktorem filmu BT, a który występuje razem z Jabłonowskim na tych wszystkich demonstracjach. Dokładnie, czyli to się wszystko wiąże, to nie przypadek, że ulubione miejsce spotkać anonimowych gejów jest właśnie tutaj. Idę zobaczyć. Rozwalone kwiaty. Dzień dobry, witam serdecznie. No i bardzo dobrze, walczymy tutaj po ludzie zazwyczaj z dwóch stron barykady. Jesteśmy razem. Jesteśmy razem. Tak mówiąc żartem, już tu słyszałem, o dzisiaj przebijamy piątkę. Dzisiaj do pana popieram, wyjątkowo. Wyjątkowo, wyjątkowo. Jesteśmy poetyczni.